Właśnie, a propos Zielonego Ładu, czy pana zdaniem rozsądnie jest w ogóle w Polsce ten Zielony Ład deklarować, czyli zamykać kopalnie i elektrownie węglowe, kiedy inne surowce energetyczne, jak pan powiedział, są przedmiotem spekulacji, a ich ceny notują ogromne skoki? No z pewnością nie jest rozsądne w sensie gospodarza, gospodarczym, tak, gospodarki narodowej. Nie wiem, czy to pojęcie jeszcze jest przez kogoś używane oprócz mnie, ale na pewno niedobrze jest, kiedy zamienia się własne zasoby, patrz węgiel, własne, nasze, rodzime, polskie, dające ludziom pracę, dobrze płatną, no która jest przedmiotem hejtu, bo że będzie, że górnicy dobrze zarabiają, to jest przedmiotem hejtu. Zamieniasz ten własny skarb, który daje w domu pracę, znaczy w kraju pracę, dochody i tak dalej, na przykład na zasoby gazu, bo no tu się tyle mówi o energetycznym bezpieczeństwie i nagle ktoś zamienia naszą energetykę na węglową, na gazową. Ja mówię, ludu mój, no przecież to się rozglądnijcie, no to nie wiecie, skąd jest gaz, jakich, i właśnie pod jakim on jest, będzie tego, jakich warunkach politycznych, jakich warunkach cenowych, a po drugie, to podstawowe, to nie jest produkt krajowy, który da pracę, da zyski, utrzyma firmy, utrzyma branże, które będą obsługiwać, nie? Typu branża obsługi technologicznej górnicza. No, już też umiera razem z górnicą. Ale to będzie miejsce, gdzie trzeba gdzie indziej zarobić, żeby ten gaz kupić z zagranicy. Nie ma lekko. I właśnie, po pierwsze sama generacja gazowa jest dużo droższa, a ceny gazu są poddane takim spekulacjom, że dzisiaj widać, jak to jest niebezpieczne. W tym samym szaleństwie widzę tam, no, tam bloki w Dolnej Odrze, prawda, na gaz i że będzie to wsparcie dla energii odnawialnej, tej zielonej, tego offshore'u, prawda. No ale to tak, tutaj ten gaz stabilny to nie jest. Dostawy jego nie są takie pewne na pewno jak węgla. No i jeszcze tu niestabilność. Nie wiem, czy to się w pewnym momencie nie zerwie. Jest ryzyko, ale na pewno 100% to jest dużo bardziej kosztowny model dla Polski. Dlatego ja uważam to za, jak to było takie powiedzenie, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Właśnie, a propos kosztów, w Polsce mamy ewidentnie za mało słońca na fotowoltaikę, farmy wiatrowe generują znikome ilości prądu, elektrowni wodnych też specjalnie nie mamy. Gazem ziemnym no, również nie dysponujemy na swoim terytorium za bardzo. Co zatem pana zdaniem stanowi alternatywę dla Polski, abyśmy niedługo nie musieli importować większości energii elektrycznej? Zdziwi się pan, panie Piotrze. Węgiel. Ponieważ te wszystkie mity o węglu, no oczywiście oprócz CO2, no nie da się uniknąć. Nie ma takiej reakcji chemicznej. Nie ma cudów. Spalanie węgla. Natomiast węgiel jest jedynym skarbem ziemi, który my mamy w ogromnych ilościach i my powinniśmy go trzymać. I moim zdaniem właśnie tutaj, i to jest nierozsądność wszystkich rządów po kolei, tutaj proszę pamiętać, że ten nacisk na Polskę w sprawie węgla trwa 30 kilka lat. Jak tylko się zaczęło trzecie RP, to ja byłem świadkiem tego, jak zaczęto przypuszczać już wtedy atak na węgiel, że to brudny, że tam zatruwa. Polska się dosyć długo broniła, no ale potem przyszły reformy Buzka, tam, aha, najpierw zatopiono kopalnie wałbrzyskie, prawda, hura, potem przyszły reformy Buzka, zamknięto połowę kopalń, prawda, wyrzucono ludzi z pracy, super, wszyscy się cieszą, a teraz już przyszedł ten realny spadek i to jest koszmarny, szybki spadek i te lata, którym tam negocjowano, 49, jak pamiętam, to jest fikcja. Ja nie wiem, czy górnictwo polskie dotrwa do 30 roku przy tym trendzie, jaki mamy dzisiaj. W związku z tym ja uważam, że węgiel jest podstawowym skarbem. Jestem bardzo niepopularny, bardzo krytykowany za to, ale mówię, słuchajcie, nie ma na inne, żebyśmy mieli stabilną, w miarę tanią energię, to tylko węgiel. Bo na pewno miał pan jedno w głowie, atom. Problem jest jeden. Problem jest taki, że Zachód nie chce atomu. Zachód, myślę o tym obozie politycznym, czyli Stany Zjednoczone i Europa, a szczególnie Europa nie chce atomu. Dlaczego? Bo atom jest państwowym źródłem energii. Bez państwa, jego inwestycji w niego, czy to właśnie w energetykę gazową, atomową, w sensie takiego no, urządzeń, bloków atomowych i tak dalej, i tego, kto buduje,
bo prywatny nie zbuduje energii atomowej. To tylko w Stanach Zjednoczonych się zdarza, bo ten kapitał tam jest potężny, ale tam proszę pamiętać też jest państwo jako ten gracz, który zabezpiecza i tak dalej. Bez państwa po prostu energetyki jądrowej nie ma. Problem jest taki, że polskie państwo jest bardzo słabe. Ja tu się posługuję przykładem Viktora Orbana, mojego ulubionego polityka europejskiego, który pokazał, że można przeprowadzić inwestycję jądrową. W tej chwili właśnie czyszczą tam place, kopią doły i niedługo będą pierwsze wylewki betonowe pod blok atomowy. Ale po pierwsze, zrobił to z Rosjanami, więc w Polsce never, nigdy, zapomnij. A ty szczęśniak, nie gadaj, bo jesteś ruski agent, który ciągle powtarza, że trzeba dobrze żyć z Rosją i kupować jej tanio gaz, a może nawet energię atomową. Ale Viktor Orban to zrobił. Przeszedł straszne piekło, to znaczy opluwali go, krytykowali, ale co najważniejsze, oni przez 5 lat, Orban, powierzył swojemu takiemu najbardziej przebojowemu facetowi, politykowi, zadanie jedno, przeprowadzić przez Unię Europejską, przez Brukselę dokładnie, ten projekt. Oni to 5 lat robili i tak powiem, posługiwali się lobbystami, tam wpływami niemieckiego biznesu, niemieckiego przemysłu, czyli oni po prostu zawarli tam pakt. Niemcy dostali swoją, prawda, udziały, na udziały w sensie tam dostarczą, coś tam, coś tam. I oni to przeprowadzili. Ja sobie nie wyobrażam, żeby polskie państwo miało na tyle power, żeby to przeprowadzić. A po zawarciu tej umowy, dość nieszczęsnej moim zdaniem z Amerykanami, bo ona daje im tak naprawdę wyłączność, Amerykanom, a nas zobowiązuje do tego, żeby wylobbować te warunki w Unii Europejskiej. Never. To już wtedy, jak ktoś zobaczy tę umowę, by co wy, nie, na pewno. Także ja wydaje mi się, że proszę zauważyć, jak to się odkłada. Rok po roku, gdzieś 6. rok rządów, czy 7. chyba, no będzie 7. rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. I co? Nic. Zero. Ciągle czekamy na jakąś ofertę mityczną, jedną, drugą, trzecią. Mamy jednego dostawcę, z którym żeśmy się już zaręczyli. Czekamy na noc poślubną, a on mówi, że nie. A w Stanach Zjednoczonych lobby, które kiedyś rządziło, czy ta grupa polityczna Trumpa, która była proatomowa absolutnie, zostało zamienione na grupę antyatomową Bidena. Proszę pamiętać, że Biden jest zakładnikiem tego biznesu kapitału, który popiera właśnie zieloną energię, który z niej uczynił swój sztandar i który nienawidzi atomu, ponieważ atom jest dużo lepszy, dużo tańszy, stabilny, daje prąd. I jest oczywiście jeszcze bardziej zielony w sensie tym klimatycznym niż te wszystkie wiatraki i solary. W związku z tym problem jest taki, że po prostu Europa mówi nie. Stany Zjednoczone już w tej chwili nie mają w tym takiego interesu, nie mają poparcia politycznego, a bez państwa atom nie będzie. Czyli moim zdaniem w związku z tym, że mamy takie uwarunkowania polityczne wobec Rosji, wobec Brukseli i wobec Stanów Zjednoczonych, w tym miksie my sobie nie damy rady. A Viktor Orban to zrobił, ale naprawdę to była taka walka, to była ta siła, po prostu no zrobił to z Rosjanami, czyli naraził się na krytykę wszystkich, co tam z Polską łącznie, prawda? Ale najważniejsze, przeprowadził to przez biurokrację brukselską. My nie jesteśmy tacy silni.